Szanowni Państwo, zbliżają się oczywiście święta. Chciałbym Wam pokazać, jak zrobić leczniczy chleb. Chleb pieczony, leczniczy, przez nas samych. Otóż co bierzemy? 2 kg mąki. Ja biorę kielecką mąkę, taką tortową, wiecie. Biorę kostkę drożdży, zostaje mi tylko tyle z kostki. No, można tam więcej dołożyć. Biorę kozie mleko, troszeczkę wody. Oczywiście tutaj soliłem 3 łyżeczki soli. To już mam po prostu, o, widzicie, drożdże się rozrobiły w tym mleku. Dolewam. Tak na szybko Wam pokażę, jak taki chleb robić. Ale co robimy, żeby był zdrowotny? Bierzemy sok z buraka czerwonego, zobaczcie, i też dolewamy tu. I zaczynamy to wszystko wyrabiać. Takiego chleba to Wy żeście w ogóle nie widzieli chyba i nigdy żeście nie jedli. Ja to, widzicie, wyrabiam. Nie wyrabiam tego ręką, wyrabiam to łyżką. Ten chleb będzie miał specyficzny kolor, a zarazem specyficzny smak, gdyż będzie tutaj sok z buraka czerwonego. Prawdziwy, ekologiczny sok, który dostałem z Pomorza od takiego mojego przyjaciela, który ma plantację buraków. I co on robi? Robi soki z tych buraków, które służą jako lekarstwa. Po otwarciu nie może być więcej jak 14 dni. Dolewam tego soku, zobaczcie, o. Dolewam również tych drożdży, bo to musi rosnąć. O, i znowu mieszamy. No, zobaczycie, ciekawostkę, taką, jakiej żeście nie widzieli. Nie musicie się za bardzo tutaj rozczulać nad tym chlebem, gdyż to jest chleb, który będzie nas leczył. Oczywiście większość zaraz będzie krzyczeć, że gluten, że mąka pszenna i tak dalej. No na litość boską cały czas mamy tą mąkę pszenną. No mamy jeszcze mąkę orkiszową. No ale z mąki orkiszowej to będę robił kiedy indziej i Wam po prostu pokażę. Na razie to mieszam to wszystko. Powinno się to ręką wyrabiać, jak to niektóre panie mówią, aż od ręki ma odejść. No ja po prostu robię tak, jak po prostu chcę. I o, mieszam. Już to ciasto mi się ładnie łączy. No jeszcze troszeczkę dosadzę tej, wiecie, tych drożdży. Muszę to rozmieszać tak, o, żeby to się wszystko ładnie połączyło. Muszę się zaprzeć, bo to już, wiecie, nabiera takiego intensywnego koloru. O, już się to ciasto zaczyna nam tutaj. Krystia, doleję troszeczkę jeszcze tego, o tak. Burak czerwony jest warzywem leczniczym. Czerwone ciałka krwi. Pamiętajcie, burak czerwony to czerwone ciałka krwi, które po prostu nam się tworzą po wypiciu. Szanowni Państwo, mam taką konsystencję, jak widzicie. Tu jest tak, drożdże, mąka, barszcz czerwony i ten chleb nam wyszedł taki krwisty. O, widzicie, już jest tak wymieszany trochę na tej mojej miednicy chińskiej. O, tak. O, i teraz co ja robię dalej? Mam wyrobione ciasto. Muszę jakiś kozik poszukać. Ściągnę to. O. I szanowni Państwo, co ja dalej z tym będę robił? Ciasto jest wyrobione. Jak żeście zauważyli, robię to bardzo szybko, ale zobaczycie efekt tego chleba i przede wszystkim smak. Smak będzie troszeczkę inny. To jakbyście dodali innych przypraw. Chleb mam wyrobiony, jest z drożdżami, z mlekiem, z tym, z barszczem czerwonym. Przykrywam i ciasto zaczyna nam rosnąć, tak. Jak urośnie, pokażę Wam, jak nakładam i jak wkładam do piekarnika. Jak Państwo widzą, nasze ciasto na nasz chleb już urosło. Zobaczcie, pięknie, puszyste. Co teraz robię? Biorę sobie wodę, oczywiście taką łychę i zaczynam nakładać to nasze ciasto do tej naszej brytwanny. Brytwanny są wysmarowane, widzicie czym?
Smalcem, smalcem. Może jakoś mi się uda to tak zrobić, żeby to było prędzej, bo przecież bym się pieprzył pół dnia z tym wszystkim. Ładnie się ciągnie. Czy mi to się uda? Tego nie wiem. Żeby mi to wszystko nie wypadło, bo będzie cholera. To jest siła. Jakoś udało mi się to zrobić. Muszę pomoczyć to troszeczkę. Wiecie, jak się piecze, to wszystko jest dopuszczalne. Nawet jeżeli się pobrudzimy. Rozgniatam ten chlebek nasz. Czerwony jest. Takiego to żeście nie widzieli. No ale wszystko kiedyś trzeba zrobić po raz pierwszy. Później posypię to wszystko makiem. Oczywiście nie polskim, tylko czeskim, bo w Polsce, jak wiecie, nasi negocjatorzy w Brukseli tak negocjowali, wiecie, to, co rolnicy mogą uprawiać, że zapomnieli o maku albo się wycofali z maku. Czesi oczywiście, Czesi, Słowacy, wszyscy mogą. W Polsce nie wolno maku tego. A kto to negocjował? Oczywiście pan Miller negocjował. Pan Kalinowski z PSL-u negocjował. Wiecie, specjaliści. Kalinowski albo ten drugi PSL-owiec, którzy uważają, że chłop polski maku nie może siać, bo się od razu zanarkotyzuje i będzie chodził cały dzień naćpany i nie będzie miał kto robić w polu. Szanowni Państwo, takich właśnie mamy przedstawicieli. A teraz żeśmy ich uhonorowali tym, że są po prostu europosłami. To jest tak samo jak z gentlemanem Belkom. Najpierw nam przyłożyło do oszczędności podatek, a teraz jest europosłem. Nie wspomnę o tym, co kazał Lachę obciągać dla Amerykanów panu Sikorskim, że obciągamy Lachę dla Amerykanów, a teraz jest europosłem. Mógłbym tak wymieniać przy tym naszym polskim chlebie wielu, wielu innych, ale czy myśmy ich wybierali, czy oni się sami wybrali, trudno jest mi powiedzieć. Idziemy dalej, bo tutaj jeszcze mamy jedną brytwannę. Myślę, że to mi się zmieści, a jak nie, to będę musiał wrzucić do tej pierwszej, żeby to dołożyć. Może za dużo mąki wziąłem, co niewykluczone, bo ten chleb mi będzie uciekał. Tu jeszcze mogę przyłożyć, bo szkoda wszystkiego. Widzicie, no jest to taka żmudna praca dla chłopa, no ale z reguły piekarzami to są chyba najlepsi mężczyźni, chociaż kobiety też nie ustępują pola w tej branży. Znam panie, które pieką chleb i jeszcze trochę, a na stadzie rolnik też chłop, a piecze. Oj. No dobrze, nie będziemy certolić się już za bardzo z tym wszystkim, bo nie skończymy tego chleba naszego jeszcze. Rozgarnę tylko to wszystko i zaraz będziemy zostawiać ten nasz chleb do urośnięcia, bo on się, wiecie, teraz w tych brytwankach podniesie i wpakujemy go do piekarnika. O, tu jeszcze go tam troszeczkę rozmasujemy. No i później zobaczycie, jak wygląda ten chleb po upieczeniu. No chętnie bym was poczęstował chlebem, jak nakazuje obyczaj, ale jeżeli ktoś będzie głodny, dom jest otwarty, może przyjść, spróbować chleba, który w tej chwili obserwujecie. W tej chwili, szanowni Państwo, mamy już tak ciasto przygotowane, jak widzicie. To nam troszeczkę podrośnie i za chwileczkę dalszy ciąg naszego. Państwo, jak Państwo widzicie, nasz chlebek w brytwankach już ładnie urósł. Co ja teraz robię? Otóż biorę ten mak. Oczywiście nie nasz, tylko biorę mak, wiecie, czeski. Ja chętnie tym makiem, tym ślipia pozasypywał tym politykom, którzy powiedzieli, że w Polsce maku nie można uprawiać. No jak można być takim debilem, żeby po prostu powiedzieć, w Polsce nie wolno i musimy kupować. W Czechach wolno, w Polsce nie wolno, w Rosji wolno, w Niemczech wolno, wszędzie wolno, u nas już nic nie wolno. No już niedługo nie będzie wolno robić nic, nawet kochać się z własną kobietą, bo będzie musiała mieć pieczątkę na pupie i Unia będzie musiała wyrazić na to zgodę. Czy możemy?
czy nie możemy? Kiedy możemy? W zamian za jakąś nagrodę? Szanowni Państwo, pieczemy chleb, o takich rzeczach możemy sobie spokojnie mówić. Nie jest to mowa nienawiści, o którą zaraz mogą nas, wiecie, podać do sądu, prokuratorzy i tak dalej. Dlatego to są pogwarki przy pieczeniu chleba. Jak widzicie, czeskim makiem posypałem ten nasz czerwony chlebek z burakami czerwonymi. Odstawiam i mamy piekarnik nagrzany. Otwieramy i wkładamy. O, proszę bardzo. Jeden, drugi. Zamykamy. I będziemy czekać, Szanowni Państwo, na efekt. A efekt musi być 100%. Także trochę cierpliwości. Szanowni Państwo, jak widzicie, chwila się zbliżyła. Nasz chlebek dochodzi. Co robimy? Otóż biorę chińskie rękawice, bo w Polsce już nawet rękawic nie produkujemy. Nowe oczywiście, bo będę wyciągał chleb. I ubieram. Takie rękawice kosztują złoty 90 zł. Złoty 90, w Chinach produkowany nasz chlebek, Szanowni Państwo, wygląda tak. Czerwony, piękny. Popukamy. Odpowiedni stuk. Kładziemy go do góry nogami na tekturce. Bierzemy drugi chlebek. Też ładnie wygląda. Obracamy. Kładziemy na tekturce. I co dalej robimy? Zamykamy piekarnik i przykrywamy go szmatkami. Szanowni Państwo, nie będę go kroił teraz, bo jeszcze jest gorący. Ukroję go troszeczkę później, jak będzie już zimny. Teraz tą parę przechwycimy. O, tak. Jak widzicie. O, i teraz on będzie tutaj dochodził. On sobie dojdzie. Później pokażę Wam, jak wygląda w środku. Na chwilę obecną zatrzymamy, poczekamy do wystygnięcia. Jak Państwo widzicie, będziemy ten nasz chlebek odkrywać. Nie znam nazwy tego chleba. Myślę, że to Wy dacie nazwę dla tego naszego chleba powszedniego. Tak wygląda chleb po upieczeniu. Ten jest w dużej formie. Ten jest w formie mniejszej. Szanowni Państwo, ukroimy. Zobaczycie sami, jak wygląda. Patrzcie. Kroimy. Tak. Tak wygląda chleb z kwasem buraczanym. Zapach niesamowity. O smaku nie wspomnę. Nie ma drugiego czegoś takiego jak ten chleb. Spróbujcie upiec i zróbcie tak, jak powiedziałem. A zobaczycie efekt. Efekt pieczywa, które sami żeście wykonali. To jest chleb zdrowotny, gdyż jest tam ten czerwony burak, czyli sok z czerwonego buraka od przyjaciół Słowian. Przede wszystkim od Macieja, który gdzieś tam na Pomorzu się pałęta i ma dość duże plantacje buraków ekologicznych i on w te buraki i w te soki mnie zaopatruje. Szanowni Państwo, tak wygląda nasz chleb powszedni. Obyśmy nigdy nie pragnęli go i oby zawsze gościł i był na naszych stołach. Nazwę wymyślcie sami, gdyż po raz pierwszy to zapewne widzicie. Także powiedzcie, czym charakteryzuje się ten chleb, gdyż smakowo jest boski, a nazwę pozostawiam Wam. Dziękuję bardzo.